Ja uważam, że warto w takich szkoleniach uczestniczyć, bo tak naprawdę jesteśmy uczestnikami ruchu i każde takie szkolenie, każde sobie potrenowanie swoich możliwości, tego jak tutaj umiejętnie wyjść z pewnych sytuacji, daje nam później coś, co się odzwierciedla oczywiście w sytuacjach na drodze. Przede wszystkim ustawiamy sobie odległość. Tak naprawdę jeżeli chodzi o nogę, powinna nam tutaj przylegać, to jest pierwsza sprawa, i jak wciśniemy sobie to sprzęgło, wciśnij, ta noga nie powinna być zbyt dużym wyproście. Druga sprawa, oparcie. Nie musi być bardziej w linii prostej, żeby łopatki nam przylegały. I teraz tak, jak weźmiemy sobie rękę, tak, to żeby te łopatki przede wszystkim przylegały i żeby nam nadgarstek był tutaj w tym możliwym tutaj. Tylko że też nie na wyprostowanej ręce, tylko żeby ta ręka była troszeczkę ugięta. Jeżeli chodzi o kierownicę, powinniśmy oczywiście widzieć zegary, no i też widzieć nad kierownicą po prostu drogę. Jeżeli chodzi o pasy bezpieczeństwa, oczywiście nie powinny one być poskręcane. Jak jest wysoko, to przy upadku może nam to tak powiem uszkodzić. Jak jest poskręcanie, tak dalej, ten pas też to na tym inaczej nie działają. Jeżeli jesteśmy w kurtce, tak naprawdę tutaj przez biodra ten pas nam powinien przykładać. Jeżeli nie musimy jeździć w kurtkach, to ja preferuję zawsze sobie zdejmować w samochodzie, żeby po prostu było nam wygodniej też manewrować. Albo zakładać takie kurtki, jeżeli jedziemy gdzieś dłużej, a chcemy koniecznie, że tak powiem, w tej kurtce być, żeby była możliwość po prostu manewrowania tą kurtkę. Natomiast jeżeli jedziemy w kurtce, powinniśmy sobie ją podwinąć i tutaj, żeby nam to przez pas nam przechodził tutaj przez biodra. Jeżeli jest zbyt duża kurtka albo poskręcana i ten pas mamy gdzieś tutaj, to tak naprawdę, jak nam wszystko tutaj, że tak powiem, zacznie działać napinacze, to jest jeszcze taka odległość, żeby ten pas zadziałał, tak? A w tym momencie może, tak powiem, dużo rzeczy się niestety, ale złych wydarzyć. Wszystkie jakieś ciężkie rzeczy, walizki i tak dalej, staramy się jak najbliżej tutaj tych tylnych siedzeń położyć, tak, żeby nam nie wybiegały. Jeżeli chodzi o zderzenie prędkości nad 50 km na godzinę, te luźne rzeczy, taki bagaż, który waży około 35 kg, to przy 50 na godzinę powyżej tony około tony 300. I to jest coś, co, że tak powiem, leci do Was do przodu. I mamy tutaj za 15 trzecia. I sobie przekładamy, tak? 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 I tak, tak? Dokąd ani koło kierownicy tam nie odbije i później znowu sobie wracamy. Awaryjne hamowanie, bo czasami się zdarza i założę się, że żadna z Was, zresztą ja też na początku tak mi kazano awaryjnie hamować, też tego nie byłam w stanie prawidłowo zrobić. Bo coś tam wyskakuje i wciskamy pedał hamulca, tak? Natomiast żeby to wszystko zadziałało i żebyśmy się po prostu zatrzymali jakby w miejscu, to musimy naprawdę ten pedał hamulca mocno nacisnąć. Kopnąć w niego, tak? To nie jest takie, o, na ten, bo już nie zatrzymujemy. Tylko jeżeli awaryjne hamowanie, oznacza maksymalne wciśnięcie i pedału hamulca, i pedału sprzęgła po to, że nam samochód po prostu nie zgasł i trzymamy to cały czas, dopóki po prostu nam ten samochód się nie zatrzyma. Chodzi mi o to, żebyś wyczuła, że do momentu, jak nam ta kierownica odbije tutaj, poczujesz opór, to w drugą stronę. Aha, i po prostu szybciutko przekręcasz w jedną drugą. Weź sobie na proste koła. Dobra. Daj sobie, puść sobie gazu i przekładaj. I za 15 trzecia, za 15 trzecia, dobra. I przekładaj szybko na ten. Jak widzisz, tam wyjeżdżamy, to w drugą. I szybko, 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 aha, szybko, szybko, szybko. Tak, do odbicia i w drugą stronę. Nie dodawaj gazu, niech to się toczy po prostu. Aha, i w drugą stronę. I sprawnie, szybko. Zobacz, tu już masz, czekaj. Zatrzymaj się. Widzisz, tu masz ręce, tu łapałaś i tu. Czyli generalnie tam. To nie, no tak. Bo jak przy takiej prędkości to jest bardzo dobry trening i to warto sobie zrobić nawet przy swoim samochodzie. I też chłopaki zwracają uwagę jakieś. I przekładasz szybko na ten. I w drugą stronę. I warto uczestniczyć, są to nowe doświadczenia i myślę, że każdy powinien spróbować, nie tylko kobiety, również mężczyźni. Jestem po autogoglach, to było bardzo takie no, niezwykłe doświadczenie. Jestem zaskoczona, że człowiek tak funkcjonuje pod wpływem alkoholu, jeszcze za kierownicą, wszystko totalnie się zlewa. Nie warto ryzykować swojego zdrowia, zdrowia innych, życia. Proszę bardzo. O matko. Przodem do garażu. Prosta sprawa. Nie zdejmujemy. Jedziemy tak jak widać. Później będziemy poprawiać.
tak bym zostawiła. Najbardziej mnie cieszyło to, że przede wszystkim się słuchały, słuchanie poleceń i wykonywanie za każdym razem coraz lepiej danego ćwiczenia.